Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na debacie zorganizowanej przez Instytut imienia generała Władysława Andersa, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Fundację Scytia, przy współpracy i partnerstwie Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest Witold Pilecki, ale może nie w takim klasycznym rozumieniu analizowania jego życia, jego działalności, a także postawy, a bardziej w kontekście narracyjnym. Trudne bohaterstwo, jak mówić o Witoldzie Pileckim, to temat naszego spotkania, w którym udział wezmą pani Hanna Radziejowska, kierownik berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. A także profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dzień dobry, kłaniam się. Dzisiejsze spotkanie pragniemy oprzeć o pytanie, jak mówić o Witoldzie Pileckim. Chcemy zastanowić się nad tym, w jaki sposób opowiadać o nim młodemu pokoleniu, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. W jaki sposób mówić o Witoldzie Pileckim za granicą. Także jak sprzedać opowieść o nim, ażeby przebiła się do szerszego grona odbiorców. W dzisiejszych czasach, gdzie bardzo często mamy konflikt pomiędzy prawdą a narracją, postać Witolda Pileckiego musi znaleźć swoje właściwe miejsce. Wydaje nam się, że to spotkanie i ta dyskusja przybliży nas do odpowiedzi na to pytanie. Pierwsze pytanie kieruję do pani kierownik Hanny Radziejowskiej. Jak z pani perspektywy współcześnie powinniśmy mówić o Witoldzie Pileckim? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo dotyka kilku aspektów. Ja spróbuję je jakoś wymienić, uporządkować. Może to też jakoś będzie takim może dla nas jakimś miejscem inspiracji, punktami takimi inspiracyjnymi. Bo z jednej strony ja mam też takie doświadczenie jako współkuratorka wystawy w Berlinie o Witoldzie Pileckim i też no, pracujemy tutaj. Oczywiście teraz jest czas covidowy, ale też wyszliśmy online i pracujemy ze szkołami niemieckimi właśnie w tej formule jakby edukacji pozaszkolnej, ale online. I mamy bardzo dużo różnych doświadczeń z różnymi grupami niemieckimi, zarówno szkolnymi, jak i osób dorosłych, twórców, studentów i tak dalej, którzy po raz pierwszy zderzają się z polską historią. Tak? I Witold Pilecki jest, rzeczywiście okazuje się postacią, czy też taką biografią, która pomaga wprowadzić w ogóle w problem doświadczenia polskiego nie tylko podczas wojny, ale właśnie czym był komunizm i jak się kończy wojna i czym jest ten okres komunistyczny. I co jest bardzo ważne, a mi się wydaje, że nie zawsze w Polsce my sobie z tego zdajemy sprawę, że tak naprawdę opowieść o Witoldzie Pileckim zawiera w sobie doświadczenie zapominania, znaczy wymazywania pamięci, to znaczy takiego doświadczenia nie tylko traumy, czyli tego, że Polska właśnie została przez aliantów w taki sposób potraktowana, że właśnie pomimo ogromnego zaangażowania i wojskowego po stronie demokracji, w ogóle takiego jakby pełnego politycznego od początku do końca walki o demokratyczną Europę, no mówiąc takim językiem, powiedzmy, językiem z takim współczesnym i jakby oddana pod ten komunistyczny reżim, pod wpływy Związku Sowieckiego, to jednak mówimy o tak właśnie, czyli tej doświadczenie traumy o klęsce, tak? Traumy w ogóle doświadczenia tej apokalipsy wojennej, ale właśnie też tego, co zrobił komunizm z historią ludzi, którzy byli bohaterami. Czyli jakby to wymazywanie pamięci o Witoldzie Pileckim, które było tak intensywne, przecież jak ja z rodzinami mieli bardzo ciekawe spotkanie jeszcze przed pandemią, gdzie przyjechał pan Andrzej Pilecki ze swoimi córkami i było spotkanie dla takie, powiedzmy, dla niemieckiej publiczności. I bardzo się jakby, to było bardzo w ogóle wzruszające, że jakby to przyjdzie jakby dla takich, jakby z jednej strony właśnie niemieckie zainteresowanie spotkania ze świadkiem historii, ale z drugiej strony właśnie dla nich to jedna z ważniejszych rzeczy to było to, jak te córki przede wszystkim opowiadały, jak
U nich w domu było zakazane mówienie, kim był ich dziadek, bo to po prostu groziło poważnymi konsekwencjami. Czyli, i teraz puenta, czyli to, jak my dziś mówimy o Witoldzie Pileckim, dlaczego my tak późno o nim mówimy? Że ja w ogóle największe wrażenie na wystawie to zawsze robi to, że my mówimy pierwszy raz po polsku wydany raport Pileckiego, to jest 2000 rok, a po angielsku 2012, po niemiecku 2013. I wtedy w ogóle publiczność ma coś takiego, ale jak to, nie? Znaczy, że tu się mówi na świecie, że Polacy nie przepracowali iluś rzeczy, prawda, tych negatywnych o sobie i nagle się dowiadujemy, że książka słynna Grossa, która jest najbardziej znaną publikacją o Polsce, czyli Jedwabne, jest dokładnie wydany w tym samym roku, kiedy po raz pierwszy są wydane raporty Pileckiego, z czego raport Pileckiego jest po prostu nieznany. I to jest pierwsza rzecz, czyli jakby co opowiada Witold Pilecki o nas, jakby jako o Polsce i jak to jest w ogóle odbierane, że to jest postać, która pomaga zrozumieć obcokrajowcowi nasze doświadczenie. Ale z drugiej strony, i to jest druga rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest taki drugi punkt, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy i który się trochę łączy, to jest to, że moim zdaniem my w Polsce my mamy w ogóle problem, żeby tą postać sobie opowiedzieć, to znaczy zrozumieć i też poznać tą historię. Ona jest stała się szybko pomnikowa jakby w ostatnich latach, ale ja nie mam wrażenia, że ona jakby w pełni, że ludzie, którzy często nawet o nim mówią, że mają świadomość jakby różnych aspektów, które są w jego życiorysie. Ja indywidualnie też sobie wyliczę, znaczy jak my mówimy, dlaczego Witold Pilecki jest patronem naszego instytutu, instytutu badawczego i też kim on jest w związku z tym, to my zwracamy uwagę na nie tylko to, że on jest, proszę zobaczyć jak to w ogóle opowiada o Polakach, on jest ofiarą, ale też bohaterem walki z dwoma totalitaryzmami. To jest coś, co jest bardzo trudne na świecie do wytłumaczenia, czy i ofiara, i bohater, i ten, który został, no przecież on jest ofiarą Auschwitz. Jest ofiarą reżimu komunistycznego, ale jest też człowiekiem, który zawsze starał się działać w najbardziej beznadziejnych warunkach. Był człowiekiem czynu i był bohaterem, tak? Jest świadkiem, który daje świadectwo. I ten raport, zarówno ten, który opowiada o Auschwitz, ale też to, co się po wojnie, jakby on jest człowiekiem, który daje świadectwo i to jest moim zdaniem strasznie ważne, kiedy mówimy o problemie polskiej obecności w międzynarodowej nauce. Mianowicie pamiętajmy, że polskie świadectwa są nieobecne. Znaczy pisze się książki historyczne i opowiada się na podstawie różnych zeznań, różnych świadectw, ale to nie są świadectwa polskie, one są nieznane. I Witold Pilecki jest taką postacią, który daje wielkie świadectwo, pisze wielki tekst, który jest nieobecny w światowej historiografii, też w Polsce. I moim zdaniem te punkty, które narracyjnie, no można powiedzieć, te akcenty, które stawiamy jako dla nas ważne, ale z drugiej strony, na ile my tą historię jesteśmy, na ile myśmy ją przepracowali, tak? Znaczy, jak myśmy sobie ją powiedzieli w Polsce, żeby móc sobie powiedzieć, okej, to co opowiadamy na zewnątrz. I to są takie punkty, które chciałabym jakby z mojej strony jako pierwsze jakby tutaj wrzucić do tego, do tej naszej dyskusji. Być może chętnie podyskutuję. Bardzo, bardzo dziękuję za tą wypowiedź i niezwykle taką ciekawą refleksję na ten temat. Panie profesorze, teraz oddaję panu głos. Jak pan myśli, w jaki sposób powinniśmy mówić o Witoldzie Pileckim i czy dzisiaj ta narracja, która jest o Witoldzie Pileckim, jakby trafia do szerszego grona osób, czy trafia do młodego pokolenia? Po części trafia, po części nie. No i tu są różne tego przyczyny, bo gdybyśmy sięgali do samego spodu, czy samego początku tego milczenia o Pileckim, no bo pytanie jest, kto ma mówić o nim, jeśli nie Polacy? No to inni tylko mogą usłyszeć, najwyżej powtarzać. No to oczywiście jest komunizm, wiemy jak Pilecki się nie komponował w całą ich opowieść, ze względu chociażby na to, że go zamordowano na sam koniec. I to jest kompletna wyrwa. To znaczy, myśmy się nie wbili ze swoją opowieścią, prawdą zresztą, o II wojnie światowej, w momencie, kiedy cały Zachód w jakiś sposób to przepracowywał. Też w pewnym kontekście ideologicznym, pamiętajmy te wszystkie wydarzenia lat 60., również kulturalne, kulturowe, które zmieniły oblicze całego świata Zachodu. Natomiast w czasy współczesne to jest też problem pewnego tła ideowego, w jakim się obracamy, bo
Pamiętajmy, że najbardziej, że tak powiem, charakterystyczna cecha postawy Pileckiego to może nawet nie jest demokracja. No tak oczywiście na Zachodzie to się da sprzedać w takim kontekście, ale to jest patriotyzm polski. No bo jeszcze w tym wydaniu mocno romantycznym, bo tak się to kończy dramatycznie, można by powiedzieć, mimo niewyobrażalnego wręcz bohaterstwa. I ten patriotyzm, pytanie jest, czy wpisuje się w pewien pomysł na nową Polskę, na nową Europę, ten klasyczny patriotyzm, przywiązanie do niepodległości, czyli oddanie życia za niepodległą Polskę, aż do samego spodu, notabene przy bardzo silnych motywacjach religijnych. No to jeszcze kolejny kontekst, który się tutaj jawi. Wydaje mi się, że dla części, nazwijmy to elit polskich, już nie mówię zagranicznych, on się w tym nie mieści. To znaczy nie mieści się w pewnym jednak kosmopolitycznym podejściu do rozumienia życia społecznego, państwa, a zarazem miejsca Polski w Europie. No to ktoś taki no lekko znowuż się nie wpisuje w nowe jakieś internacjonalistyczne narracje. I tu jest jak gdyby kolejny problem. Jeśli bierzemy pod uwagę tę część, nazwijmy to opinii publicznej, naukowców, zarazem polityków, którzy wywodzą się z komunizmu, a pamiętajmy, że u nas, no w sensie uniwersytetów, to prawie wszystkie się wywodzą. Mówię personalnie rzecz ujmując. Czyli krótko mówiąc, ktoś do 89 roku uprawiał w ten sposób naukę, no i teraz przychodzi w kolejny etap i co ma uprawiać inaczej, bo co? Bo się zmieniły okoliczności, ale to są ci sami ludzie lub ich uczniowie. Więc bardzo szybko zaczęto szukać pewnych odniesień takich nowego internacjonalizmu i ten neomarksizm kulturowy zachodnioeuropejski bardzo wielu podpasował, ale Pilecki znowu się nie mieści. No bo po co budzić patriotyzm Polski w tym klasycznym wydaniu, skoro raczej tę Polskę, bardzo chętnie tę Polskę niepodległą się klasyfikuje w kategoriach tak zwanej pedagogiki wstydu, czyli jest intensywny. Kto wypromował Grossa? Jeśli bierzemy pod uwagę, no oczywiście, no Zachód, tak, ale przecież w Polsce, jak on napisał tę książkę, to przez pół roku nie było wiadomości, nie było w ogóle gazety, gdzie by codziennie o tym nie mówiono, jako o wielkim odkryciu naukowym. No przecież od strony naukowej to nie wytrzymuje najdrobniejszej krytyki. A Pilecki jak się ma do Grossa? No w sprzeczności z jego opowiastką. Pilecki to jest ktoś, no, kto jest symbolem bohaterstwa niewyobrażalnego, jeśli bierzemy pod uwagę zaangażowanie Polaków w ratowanie Żydów, czy w mówieniu prawdy o Holokauście. Znowuż to nie bardzo pasuje do tej... Pamiętajmy, w Polsce Gross w pewnym momencie był tak samo popularny jak na Zachodzie. Praktycznie od Gazety Wyborczej po wszystkie możliwe telewizory uważano, że to jest prawda objawiona niemalże jak Ewangelia. Więc to jest kolejny problem, w którym ten Pilecki się nie mieścił i nie za bardzo trzeba było go mocno nagłaśniać. Też dla tych wszystkich, którzy uwierzyli w Grossa lub ci, którzy z różnych powodów, czy ekonomicznych, czy politycznych na Zachodzie, tę Polskę jednak klasyfikują w tej pewnej perspektywie antysemickiej, no to znowuż po co to nawet przyjmować, jeśli ze strony polskiej po powstaniu IPN-u o tym Pileckim się zaczęło mówić coraz mocniej. I teraz oczywiście to jest cały kontekst, więc kto jest zainteresowany promocją w młodym pokoleniu, a zarazem na Zachodzie Pileckiego? Środowiska szeroko rozumiane patriotyczne. Znaczy też patrzące na sposób taki suwerennościowy na miejsce Polski w całej przestrzeni Europy i świata. No taka jest, więc jeśli wychodzą z tych pozycji, no to one jak najbardziej się w to angażują. I tutaj rzeczywiście pojawiły się różne elementy. Raz, no pewne publikacje, o których pani doktor już mówiła. Pojawiły się marsze Pileckiego, jakieś uroczystości, jakieś filmy dokumentalne. No oczywiście ważne jest, żeby się przebijać. Mówimy o tym, bo opór nie tylko jest na zewnątrz, ale jest do pewnego stopnia taki opór milczenia. No trudno o Pileckim mówić źle, więc lepiej w ogóle, jeśli ktoś ma inną wizję świata niż Pilecki. No, mamy, prawda, inne dziedzictwo, tak? Jest cały szereg
ludzi, którzy mają dziedzictwo albo postkomunistyczne, czy mówiąc krótko, kosmopolityczne w dzisiejszych czasach, no to o Pileckim raczej milczą, no bo trudno o nim coś złego powiedzieć w tym znaczeniu. No to też się pojawia, ale rzadko. No oczywiście jest najsłabszy element to chyba jest cała ta popkultura związana chociażby z produkcją filmów, szczególnie fabularnych. To znaczy na bardzo wysokim poziomie artystycznym, na bardzo... To jest Pilecki, to jest gotowy scenariusz filmowy. No po prostu taki, który no, niewiele trzeba poprawiać w jego życiu, żeby dobrze wyszło, w sensie, że jest bardzo ciekawy. No i tutaj nie widać tego. Tak? To jest ten duży brak, który wydaje mi się i w młodym pokoleniu by mógł się przebić i przebić się w przestrzeni zagranicznej. Ale żeby to z tym wszystkim... No i też pamiętajmy, że w młodym pokoleniu też mamy dwie postawy. Jest ta postawa patriotyczna. Przypomnijmy Marsz Żołnierzy Wyklętych, Marsz Niepodległości, różne grupy rekonstrukcyjne, to zainteresowanie się, taka fala się pojawiła. No ale jest ta też fala, która też jest za granicą, nowa fala taka rewolucyjna, która niszczy pomniki. I to nie tylko Jana Pawła II, równie dobrze to się zdarzy Pileckiemu. Dlaczego? Bo to jest kontrkultura. Czyli wszystkie postawy takie, które... czy symbole, które budują te klasyczne relacje, no to w tym wypadku mówimy o patriotyzmie takim w relacji do narodu i państwa polskiego, no będą poddane krytyce. I w tym sensie to też pytanie można adresować i należy adresować, no będzie blokada w pewnej części również młodego pokolenia. Ale no to tylko co można zrobić, no oczywiście i na wszystkich piętrach, czyli w sensie naukowym, w sensie edukacyjnym, w szkole to powinno mieć miejsce. Moim zdaniem Pilecki powinien być obecny w szkole na różne sposoby, bo jest to praktycznie w sensie postawy żołnierza polskiego, tak to nazwijmy, no oś jakaś, wokół której można by budować ten patriotyzm i wszystkie postawy pozytywne, moralne, bo to pamiętajmy o tym, że jaki tu jest stosunek do drugiego człowieka, jaki jest też rola wtedy Polski w walce z dwoma totalitaryzmami, co pani doktor mówiła, cały szereg różnych rzeczy. Natomiast brakuje mi chyba tego elementu naprawdę jakichś dobrych filmów, czy dobrego filmu, który by mógł wpływać na taką wyobraźnię. Tak? No proszę zwrócić uwagę, czym my myślimy o XVII wieku, o bohaterstwie walk polskich w XVII wieku. My Sienkiewiczem myślimy, czy chcemy, czy nie chcemy, bo jest coś świetnie zrobione od strony artystycznej na bazie pewnych treści historycznych, które się wówczas działy. Więc musimy znaleźć, szukać, a zarazem wspierać na poziomie również państwowym coś, co byłoby Sienkiewiczem w opowieści o Pileckim. Coś, co później, ja teraz przecież ileż razy się czytało, czy Sienkiewicza teraz znowu wracam, no to ze względu na artyzm języka, pewne obrazy, coś, co człowieka rozbudza na różnych poziomach, że tak powiem, życia kulturowego. Takie rzeczy powinny się pojawiać, bo one wtedy przetrwają dłużej w znaczeniu takiej świadomości społecznej, nawet niż dzieła naukowe, bo one są dla dosyć wąskiej grupy. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę wypowiedź. Niezwykle cenne uwagi dotyczące tego obszaru popkultury. To chyba pan profesor wyraził opinię, którą coraz więcej osób podkreśla w kontekście chociażby tego jednego dużego, fundamentalnego filmu, takiej produkcji na bardzo wysokim poziomie o życiu i działalności Witolda Pileckiego. Miejmy nadzieję, że uda się może stworzyć jakby przestrzeń do stworzenia takiego materiału, być może już niedługo. Pani kierownik, odnosząc tą wypowiedź pana profesora do przekazywania wiedzy o Witoldzie Pileckim, jak z pani perspektywy też, bazując na tych doświadczeniach z Berlina, jak pani uważa, czy jest odpowiedź na umiejętne przekazywanie wiedzy o Pileckim? Czy mamy jakąś taką może uniwersalną receptę, albo czy wiemy, jak dojść do takiej uniwersalnej recepty? Jak z pani perspektywy to wygląda? Ja sobie tu zapisałam w trakcie wypowiedzi pana profesora takie trzy punkty,
które być może jakby też trochę jakby szukając tego, tej recepty, tak, jak opowiedzieć, tak, na świecie, chciałabym jakby w odniesieniu do wypowiedzi pana profesora zwrócić uwagę na właśnie takie trzy rzeczy. Po pierwsze, ja wrócę do tego zagadnienia opowiedzenia sobie w Polsce, rozumianego jednak jako badania naukowe. Mi się wydaje, że żeby Sienkiewicz napisał te książki, które napisał, to zwróćmy uwagę, ile było prac naukowych, i to jest też polska historiografia, szkoła historyczna, która po prostu podejmowała, to jest jakby całe doświadczenie tych szkół krakowskich i nie tylko, gdzie po prostu ten temat źródeł i jakby pytania o utratę niepodległości, znaczy w ogóle rozbiory Rzeczpospolitej, że szukano jakby w tych wydarzeniach i to analizowano, i że Sienkiewicz nie jest postacią, która przychodzi najpierw, a potem są badania, tylko on wchodzi w pewne badania. Ja teraz mówię zupełnie, ja przez całe życie pracowałam w różnych muzeach, od Muzeum Powstania Warszawskiego, i robiłam, jakby można powiedzieć, że moje doświadczenie jest właśnie w takiej pracy kuratorsko, znaczy ja mam bardzo duże takie doświadczenie w życiu pracy w opowiadaniu historii na zewnątrz, można powiedzieć, czy poprzez wystawy, czy przez jakby łączenie tych projektów teatralnych, filmowych i tak dalej. I ja dopiero tutaj, jakby muszę powiedzieć, praca Instytutu Pileckiego, na czym polega jakby jej, znaczy dlaczego to jest, jaki my temat podejmujemy, bo to, co na świecie obowiązuje, jak my mówimy komiksami, filmem, nawet wystawami, to odpowiedź jest taka, no to, ale nauka światowa już pokazała, tutaj są wielkie książki naukowe o polskim antysemityzmie, o polskim współudziale Holokauście i tak dalej. I to, że my nie mamy naprawdę dobrych prac badawczych i naukowych, które podejmują temat Witolda Pileckiego w ogóle w szerszym zakresie, ja zaraz to rozwinę i zaraz podam bardzo konkretne przykłady, to jest ogromne zaniedbanie. Pan profesor tutaj opowiada z perspektywy jednak problemów takich filozoficznych i socjologicznych, one są, wiele z tych rzeczy absolutnie, no po prostu tak jest, ale zapominamy o bardzo ważnym czynniku, że gdzieś w momencie, kiedy mieliśmy kilku wybitnych historyków, kilka wybitnych osób, które pisało o II wojnie światowej, i w sposób naturalny gdzieś, ja to rozumiem, po 1989 roku ta szkoła, można powiedzieć, ta grupa historyków i badaczy, którzy się zajmowali II wojną światową, jakby ten temat został przekierowany na komunizm, i to też jest, znaczy to jest zrozumiałe, tak? Natomiast my w tej chwili, proszę mi powiedzieć, gdzie jest najnowsza monografia Powstania Warszawskiego, gdzie są w ogóle opracowania, nawet nie wiem, historii Niemiec przez polską szkołę, znaczy gdzieś polski historyk, który pisze naprawdę opracowania i bada, jakby podaje pewne rzeczy, które są od nowa. Nie, my tego nie mamy, dlatego że badania historyczne właściwie jak poszły, to one poszły w oparciu o archiwa bardzo konkretne, jak sierpniówki tak zwane, czyli te powojenne, sądowe, znaczy sprawy sądowe na podstawie dekretu sierpniowego, i to jest właśnie cała jakby tak zwana szkoła nowa Holokaustu, nowa szkoła Holokaustu. Natomiast gdzieś w ogóle całe badania na temat państwa podziemnego, one naprawdę są, znaczy ja nie mówię, że to, wiadomo, że to nie jest tak, że jest wszystko czarne albo białe, ja tylko zwracam uwagę, że to jest poważny problem, z którym my się mierzymy, i to nie jest przypadek, że jakby najważniejsze osoby, które napisały o Pileckim, zwracam uwagę, to jest dyrektor obecny Muzeum Żołnierzy Wyklętych, który jakby w IPN-ie zbierał, tylko proszę pamiętać, że on pisał i on zbierał rzeczy od rodziny, i to jest wokół raportu. Jest Andrzej Cyra, który, doktor Andrzej Cyra w Muzeum Auschwitz, który pewne rzeczy zbierał i nagrywał. Pan profesor wymienił filmy. Ja powiem tak, jest jeden film z 90 roku, w ogóle w sposób szalony nagrany dokument przez pana Pawlickiego. I czy państwo sobie zdają sprawę, że pani Maria Pilecka nie został nagrany z nią żaden długi wywiad? Jest jedno nagranie, które myśmy znaleźli w Muzeum Auschwitz na kasecie nagranej, to jest, powiedzmy, tam są wspomnienia przedwojenne. Jest nagranie właśnie parą sekund, no nie wiem, no 25 sekund w tym filmie Pawlickiego, a pani Maria żyła do 2003 roku? Znaczy, my sobie nie zdajemy chyba do końca sprawy, jak wiele rzeczy zostało niezrobionych, osób nienagranych, niezebranych źródeł, nieprzepracowanych. I teraz tak, drugi punkt.
dwie postaci, dwóch wybitnych, znaczy jeden wybitny absolutnie profesor, jako pierwszy na świecie podjął temat Witolda Pileckiego i włożył ogromny wkład w to, że na świecie on w pewnych miejscach się pojawiał, to jest Timothy Snyder. I to jest nie tylko to, że on jakby zrobił przedmowę i też jakby jest książka, czy to wydanie pierwsze po angielsku jakby jest powiązane z tym, że Tim Snyder się bardzo zaangażował też w promowanie tej postaci, ale on też pisał o Witoldzie Pileckim nawet w tej swojej książce znakomitej, zresztą Czarna Ziemia. I jak on pisze, bo to jest w ogóle, a druga postać to jest Fairweather, ja zaraz do tego wrócę, to nie jest książka naukowa sensu stricte, bo to jest po prostu reportaż biograficzny, ale ja zaraz pewne rzeczy chciałabym tam wyciągnąć. To było absolutnie jedno i drugie zrozumiałe na świecie, natomiast to jak, co odkrywa Snyder w postaci Witolda Pileckiego, tak samo w postaci Karskiego, bo to są jakby on wyciąga te dwie postaci i na przykładzie ich opowiada o doświadczeniu wojny, znaczy po polskim doświadczeniu wojny. Kim oni byli? On o nich opowiada, jako właśnie używając słowa patriotyzm, ale też tłumacząc zachodniemu odbiorcy, że słowo, znaczy Amerykanom to nie jest tak trudno wytłumaczyć, Europejczykom jest trudniej wytłumaczyć, ale i to też w różnych miejscach różnie, tak? Natomiast, że patriotyzm, że oni byli państwowcami, ale to nie, przepraszam, używam tego słowa, że to byli ludzie, którzy walczyli o Polskę, o państwo polskie i byli częścią tej struktury, którą my nazywamy państwem podziemnym, rządem na emigracji, armią krajową, całym tym wspólnotą polityczną, która walczyła o wolność, o wolną Polskę. Ja mówię, że ona stoi, oni stali po stronie demokratycznej Europy, tak, bo oni, bo tak naprawdę, kiedy my mówimy o dwóch totalitaryzmach, to co jest po drugiej stronie dwóch totalitaryzmów? No jest demokracja, tak, i świat demokracji, oczywiście ona może być jakby różnie definiowana, ale to jest w tym sensie, jakby oni, jakby gdzieś Polska wpisała się od początku do końca po tej stronie, która była słuszna, tak? Natomiast oczywiście ten patriotyzm, i tutaj jest punkt trzeci, na który chciałabym zwrócić uwagę, dotykamy, i to jest ten pytanie o ten klucz, jak otworzyć te drzwi, że ludzie rozumieją. Otóż my czasami, i to w Niemczech to w ogóle bardzo jest mocne, mówimy o tym samym, ale używamy różnych słów. I wbrew pozorom, ja już nie mówię o tym, że Niemcy w podręcznikach do matury, bo to tak się mówi, nie, że ta Polacy to patriotyzm i opowiadamy naszą narodową historię, a my Niemcy to nie, my opowiadamy uniwersalną historię i w ogóle jesteśmy Europejczykami. A potem bierzesz książkę do matury, jak się uczy Niemiec do matury i to jest tak, są trzy, o wojnie, nie, są trzy części. Jedna to jest przebieg wydarzeń. Druga część to jest Holokaust, który zajmuje, powiedzmy, jak jest 350 stron książki, to 20 stron jest o Holokauście od ustaw rasowych norymberskich po rozprzepracowanie tam historii Kerstreit i tak dalej. I jest trzecia część, która zajmuje 13 stron i jest o niemieckim ruchu oporu. I jest po prostu, a jak ktoś ratuje Żydów, to kto ratuje Żydów? Niemiecki fabrykant Oskar Schindler. Więc mnie to strasznie śmieszy, że błagam, nie dajmy się wkręcić w to, że my tutaj opowiadamy narodową historię, bo Niemcy dokładnie robią to samo. Opowiadają swoją niemiecką historię i swój niemiecki patriotyzm absolutnie budują do tego stopnia, że jak ja skrytykowałam właśnie te niemieckie podręczniki, to już nie wymieniając nazwisk, to mnie to bardzo rozśmieszyło, jak zostałam zaatakowana przez niektórych polsko-niemieckich dziennikarzy, że no ale bardzo nas to denerwuje jednak, że pracowniczka polskiej instytucji mówi negatywnie, komentuje jakieś negatywne aspekty niemieckiej edukacji. Ja sobie tak pomyślałam, no nie, no bo o Niemczech to trzeba tylko optymistycznie, pozytywnie, miło mówić, nie? Więc to są różne takie paradoksy, których naprawdę my się dajemy, że tak jakby to było inne niż w Niemczech. Nie, to jest takie samo. I teraz uwaga, druga rzecz. Jeżeli mówię, że są pewne słowa różnie rozumiane, to Witold Pilecki jest znakomitym przykładem, że on to właśnie doskonale rozumiał, bo Witold Pilecki w tej jego historii jest tak, że on pochodzi z Kresów, tak? On pochodzi z dzisiejszej Białorusi i on to w ogóle z żoną, tam jest taki moment bardzo ciekawy, jak się zaczyna okupacja i zaczynają się tworzyć te różne podziemne struktury, powstaje Tajna Armia Polska i Witold Pilecki jest taki zapis sporu między Pileckim a Wodarkiewiczem, który był bardziej, można powiedzieć, w tych środowiskach narodowych. I Witold Pilecki się buntuje, on mówi, że to jakby jego koncepcja myślenia o narodzie jest sprzeczna z tym, co on uważa jako Polska. Znaczy, to widać, że to, że on wyrasta z pewnej rzeczywistości oczywistej, bo polska wielokulturowość nie była koncepcją ideologiczną, tylko była czymś naturalnym. To znaczy my
jakby to, że w wiosce, nie wiem, na Białorusi ludzie mówili trzema albo czterema językami, jakby komuś powiedziano tam na wsi w Sukurczach, że a wie pan, pan to jest jednak wykształcony, pan czterema językami mówi, to by się zdziwił, bo on po prostu mówi w swoich językach, no z Żydem musi mówić tak, tam z Białorusinami tak, z Polakami tak, a jeszcze tam zna jakiś język, który po prostu jest lokalnym tak naprawdę czymś, co, tak, ale to był po prostu stan naturalny i w tym stanie naturalnym Polska to była, brakuje nam tego bardzo na świecie, żebyśmy umieli to opowiadać. To jest język polityczny, który mówi o tym, że my byliśmy, zresztą to Jan Paweł II o tym mówił, my jesteśmy narodem kulturowym, narodem politycznym. Bycie obywatelem to jest, że mamy takie same prawa, ale to nie jest etniczne. I teraz dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w tym samym czasie, kiedy rodzą się nowoczesne narody w XIX wieku, a Polski nie ma, to naród jest etniczny i w Niemczech pojęcie słowa naród, jak ktoś mówi o narodzie, to mówi o wspólnocie etnicznej, a w Polsce to jest wspólnota etosu, to jest wspólnota obywateli, którzy politycznie są to, co pan profesor nazwał patriotyzmem. Jest patriotyzmem, który nie jest etniczny, to jest walka o państwo polskie. To jest w ogóle, jest taka piękna książka Floriana Czernyszewicza Nad Berezyńcy, którą uwielbiam, gdzie to marzenie o Polsce, to jest taka jak z Żeromskiego, ale ja tutaj przywołam Czernychowicza, że to jest, Polska jest po prostu, była czymś jak, właśnie miała być tym, co jest światem sprawiedliwości, tej polskość jako pewien wybór wręcz etyczny. Naród polityczny, naród kulturowy. To jest w ogóle, to jest pewien fenomen, który w Europie jest niezrozumiały. Witold Pilecki, który jest częścią pewnej, on nie jest sam jeden, chociaż jest jednym z najbardziej nieznanych i największych bohaterów Europy, bohaterów świata, II wojny światowej. Ale to jest człowiek, który jest, on zawsze o tym mówi i to jest w jego raporcie i to jest w jego i w tych wspomnieniach, które się przewijają w różnych archiwach, które można znaleźć, on pamięta o wszystkich jego współpracownikach. On wie, że był częścią większej całości. I ta większa część całości to jest Armia Krajowa, to jest państwo podziemne, to jest rząd na emigracji, której był posłuszny. Przecież on nie ucieka z Auschwitz, bo on sobie miał taki kaprys. On to nie jest tak, że on nie zrobił powstania, bo jednak nie zrobimy powstania w Auschwitz. On nie zrobił powstania, bo nie przyszedł rozkaz. On uciekł z Auschwitz, bo dostał zgodę na to. To jest człowiek, który jest żołnierzem, oficerem państwa polskiego i on jest częścią większej całości, a ta większa całość to jest wspólnota polityczna, która walczy po stronie dobra, mówiąc takim językiem teraz z popkultury, ale tak jest. I ja na przykład bardzo... ja uważam, że tak ostatnia rzecz, której tak jakby te trzy punkty chciałabym podsumować. Znaczy nas bardzo blokuje pewne, moim zdaniem, czasami pojęcia, które nas prowadzą na manowce. To znaczy na przykład przyjęło się, że Witold Pilecki był żołnierzem wyklętym. No nie, nie był. On rozwiązywał Armię Krajową. On nie był żołnierzem wyklętym. On jest pierwszym ofiarą procesu, jak to się mówi, show proces, public proces, ten no, taki... podrazowy, pokazowy, tak, że on był, to był pierwszy taki proces i on jest skazany na karę śmierci i w tym sensie no właśnie jest taką, no jedną z, to jest jakby straszliwe zło i niesprawiedliwość, że on jest właśnie tym żołnierzem, oczywiście on jest wysłany, on dostaje zadanie jako, jakby jest jakby w imieniu rządu na emigracji po powrocie do Polski komunistycznej, on ma konkretne zadania. Wiecie panowie, jakie on ma zadania? On sprawdza, jak się zmieniają podręczniki do historii. On raportuje, co PRL, jeszcze wtedy nie wiem, czy już się nazywał jako PRL, w sensie, że jakby co Polska komunistyczna robi z podręcznikami do historii. I to jest no, ta wielkie przestępstwo, za które zostaje skazany na karę śmierci jako szpion. Tak? On nie był żołnierzem wyklętym, chociaż oczywiście żołnierze wyklęci to jest piękna historia, tak? I to jest jakby, to jest bardzo ważny temat, żeby powiedzieć. Natomiast on wprowadza pewien dysonans jakby poznawczy, czego on jest częścią, tak? Jakby Witold Pilecki, jakiej części historii. I tu dla mnie jakby to rozpoznanie pewnych tematów, które dokonał Jack Fairweather, ja powiem, to jest taki dowód, ja tą puentą jakąś tak zamknę, że
To nie jest książka naukowa, to jest reportaż, tak? W którym on też jakby pisze i o katolicyzmie, i o patriotyzmie Witolda, ale zwracam uwagę, że to, co jest naprawdę ważne w tej książce, to jest to, że on jako pierwszy pojechał śladami raportów i on odtworzył tą polityczną historię jego walki o tym, żeby świat dowiedział się o Auschwitz i najpierw jak mordowano polską inteligencję, potem jak mordowano sowieckich jeńców, a potem jak mordują Żydów. Czyli on jakby, Witold Pilecki jest świadkiem i walczy w tym obozie, on też tworzy ruch oporu, tak? On jest i świadkiem, i bohaterem. Znowu, ofiarą, świadkiem i bohaterem. I ten człowiek stara się w ramach struktur państwa podziemnego i to, co zrobił Jack Fairweather, to jakby on prześledził i zobaczył, że jest reakcja, jest korespondencja z dowództwem brytyjskich sił lotniczych. Tak, czyli królewskich sił lotniczych, że trzeba zbombardować Auschwitz, że jest prośba, żeby jest błaganie ze strony polskiej, żeby zniszczyć Auschwitz od 40 roku. I to jest wszystko, co myśmy w ogóle nie sprawdzili. To jest taka puenta, to znaczy ta historia jest zrozumiała, bo jak się ludziom mówi, hej, był państwo polskie, był oficer, który był patriotą, to znaczy walczył o państwo polskie, które właśnie stało jako Armia Krajowa, jako rząd na emigracji od początku po stronie aliantów, było aliantem i walczyło o to, żeby te zbrodnie zobaczyć niemieckie, żeby te zaprotestować, żeby zniszczyć Auschwitz. I ten człowiek walczył do samego końca o to i został niewysłuchany, i bo Państwo Polskie było niewysłuchane. Zapewniam Państwa, że tak, ta książka, w ogóle książka Jacka odnosi ogromny sukces. To znaczy, że się da, tak? Da się. To nie jest tak, mi się wydaje, że my się sami blokujemy, ale to wynika z tego, że przechodzimy czasami zbyt powierzchownie nad pewnymi historiami. Ja nie wiem, dlaczego przez 30 lat żaden z nas historyków nie pojechał do archiwów Wielkiej Brytanii i nie zobaczył, że Napoleon Segieda zostawił tak wielki raport i w ogóle wymienią listy z Witoldem Pileckim, jak przyjechał, jakby był wysłany do Oświęcimia i dzięki strukturom państwa podziemnego wymieniano grypsy i Witold Pilecki korespondował jakby z obozu, z Napoleonem Segiedą, agentem polskiego wywiadu, polskiej państwa podziemnego, który zawiózł później swój raport, pełny raport, co się dzieje w Auschwitz do Londynu, tak? I my o tym, nikt o tym nie napisał. No jak to jest możliwe? Jak ma powstać Sienkiewicz, jeżeli my nie mamy tak wielu materiałów, z których możemy korzystać? Bo czasami niepotrzebnie, być może dlatego, że mamy kompleksy, być może właśnie to jest ta psychologia wstydu, że właśnie nie mamy na tyle dobrego samopoczucia, żeby mieć odwagę pewne rzeczy sprawdzać, bo to też trzeba mieć odwagę, żeby napisać pewien tekst, żeby napisać książkę, żeby pojechać i żeby zacząć szukać pewnych rzeczy, żeby myśleć inaczej w pewnych sprawach. I to gdzieś sprawia, że ci artyści, ci twórcy, którzy mogą stworzyć to wielkie dzieło, które później naprawdę rewolucjonizuje, no jakby nie mają z czego korzystać, tak? No bo oni właściwie muszą zacząć zbierać, no nawet nie ma tych nagrań nieszczęsnych, które po prostu jakby najbardziej oczywista rzecz, którą mogły zrobić wiele muzeów po prostu w Polsce, po prostu nagrać Marię Pilecką. Takie na 5 godzin, żeby opowiedziała, jak go poznała, co robili przed wojną, jak uciekała, żeby to wszystko było. Jak się spotykali w czasie wojny, bo się spotykali. Nie ma tego. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Tyle wątków. Prawdopodobnie pan profesor chce się do kilku wybranych odnieść. Ja może tak bym zasygnalizował, panie profesorze, poruszenie też tego tematu aspektu naukowego, bo pan jako przedstawiciel akademii być może też ma swoje spostrzeżenia na ten temat. To prawda. Znaczy tak, trzeba uczciwie powiedzieć, że generalnie badania takie metodyczne, szerokie, nad szeroko rozumianym polskim podziemiem czy niepodległościowym i tym antyhitlerowskim, a przede wszystkim antykomunistycznym się zaczęły dziać w momencie, gdy zaczął działać Instytut Pamięci Narodowej. Więc to jest gdzieś plus minus 20 lat. Rzeczywiście wiele rzeczy powstało, nie mówię, że o Pileckim, ale o wspomnianych chociażby żołnierzach wyklętych, bo to też każdy z nich to osobna opowieść i też przecież walka z totalitaryzmem. Jest i źródłowych rzeczy dużo, i wspomnieniowych, i aktowych, no i oczywiście też opracowań. Natomiast problem jest, wydaje mi się, z życiem uniwersyteckim. Ono jest od pewnego momentu sterowane
czymś, co nazwalibyśmy polityką historyczną państwa, bo ona się wielorako wyraża, nie tylko tym, że my protestujemy, jeśli mówi się o polskich obozach koncentracyjnych, ale na przykład tym, co zwiemy polityką grantową, albo tak zwaną punktozą, czyli jeśli na przykład reformujemy swoje własne szkolnictwo wyższe, dając sygnał, że trzeba publikować, że najbardziej takie znaczące rzeczy, za które się dostaje awanse, pieniądze i tak dalej, to są publikacje zagraniczne, no to nie ma takich cudów, żeby czasopismo międzynarodowe czy zagraniczne interesowało się Pileckim z definicji i chciało, żeby o nim publikować, jeśli my sami sobie tego nie uczynimy. Więc to jest ta między innymi pedagogika wstydu, to znaczy albo pełne kompleksy, czyli kompleksy, jeśli są na poziomie polityki tak zwanej historycznej, to nie ma adekwatnych zachęt do tego, żeby naukowcy właśnie zajmowali się taką tematyką. I tu nie chodzi tylko o to, o samego Pileckiego, ale takich przecież rzeczy jest co niemiara. I tutaj wydaje mi się, że jest w tej chwili pewna refleksja i przewartościowywanie na bieżąco w polityce tej naukowej państwa. No bo to też trzeba w jakiś sposób zaplanować. To znaczy takie badania, jak pani doktor mówi, trzeba pojechać do Londynu, przebadać te materiały, to wszystko jest jednak pewien koszt. Nie tylko czasu, ale i pieniędzy, więc pewne rzeczy naprawdę można mądrze ułożyć, ale to trzeba chcieć. I zaraz znowu wracamy do tego, co my chcemy osiągnąć, tak? Jako państwo polskie. Czy my chcemy opowiedzieć, kim my w istocie jesteśmy, czy my chcemy się dostosowywać do tej opowieści, która o nas już jest. A ona, jak wiemy, nie jest zbyt przychylna z wielu względów, bo pamiętajmy o tym, że w istocie, gdybyśmy II wojnę światową pokazali tak, jak ona szła, w kontekście zachowań Niemców, Czechów, nie wiem, Francuzów, Duńczyków czy Norwegów, to jesteśmy wyrzutem sumienia w ogromnej mierze, czy nawet Brytyjczyków. W ogromnej mierze jesteśmy dla nich wyrzutem sumienia, więc tam nie ma interesu, żeby to jakoś pisać o nas inaczej niż to jest w tej chwili. Natomiast jest pytanie, oprócz tych kwestii naukowych, rzeczywiście je trzeba jakoś porządkować. Znaczy, postaci do opisania jest mnóstwo, historii do opisania jest mnóstwo. Zgadzam się, że Witold Pilecki jest jedną z najbardziej chwalebnych. No, wiadomo, że tu się wpycha w jeden taki nurt tych żołnierzy wyklętych. Nie wszyscy byli żołnierzami wyklętymi. Emil Fildorf Nil też nie była, ale no jest jakoś tam tym bohaterem, który został zamordowany przez komunistów, więc w jakimś tam mierze patriotą, który walczył z komunizmem, może nie w sensie militarnym, ale w sensie rzeczywistym. Natomiast pytanie jest takie, które ciągle mi się jawi, bo w wielu innych aspektach pojawiały się, nawet IPN-owskie takie publikacje, nie mówię, że o Pileckim, w języku angielskim, i również w kwestii na przykład Holokaustu, one się nie bardzo przebijają w perspektywie zachodniej. Bo pytanie jest też takie, czy Zachód potrzebuje prawdy o nas, czy narracji o nas? Znaczy, pamiętajmy, że w tak zwanym postmodernistycznym modelu uprawiania historii nie ma prawdy, tylko są narracje, są opowieści. Jeszcze kiedyś będąc w kolegium IPN-u, pamiętam jak z kolegami, czy z profesorami tam będącymi, to wtedy właśnie pojawiały się te grosse rewelacje, jak była dyskusja, no przecież to nie jest, to jest metodologicznie niepoprawne, przecież tam nie ma prawdy o tym wszystkim. Ale mówi, no ale to jest ta właśnie najnowsza postmodernistyczna moda, czy metoda uprawiania historii, czyli jest narracja, czyli opowieść kogoś na jakiś temat. No poprzez dobór źródeł taki, jaka jest teza pierwotnie postawiona. Więc tutaj no zgoda, polskość jest czymś wyjątkowym, to znaczy polskość czy naród polski nie definiował się na sposób rasowy, bo to o to by chodziło, tę etniczność w XX wieku wyznaczały głównie te nurty rasistowskie, mniej czy bardziej, ale one się pojawiały i w krajach anglosaskich, no oczywiście w Niemczech zaowocowały tą zbrodnią. Natomiast u nas ta przestrzeń, nawet u narodowców, tak zwanych narodowców, czyli u Dmowskiego, zasadniczo wspólnota narodowa jest wspólnotą kulturową, spiętą oczywiście kulturą katolicką, a w perspektywie szerszej cywilizacją tak zwaną łacińską, gdzie rzeczywiście na tych kresach wschodnich to się objawiało szczególnie tam, no nie tylko, ale szczególnie tam objawiało to współistnienie wielu narodowości, ale czynnikiem, który organizował taki sposób funkcjonowania, był czynnik polski.
Znaczy nie było alternatywy, że jeśli UPA albo OUN przejmie władzę, to będzie tak samo. Zorganizuje takie państwo po takiej płaszczyźnie cywilizacyjnej. Albo że Sowieci zorganizują taką przestrzeń wolną. No nie. Więc tylko polskość, w tym rozumieniu oczywiście cywilizacyjnym, kulturowym i tak dalej. No więc to jest rzecz, którą też warto by było pokazywać, rzeczywiście zgadzam się w 100% przez takie postaci. No, Zachód alternatywę znalazł dla totalitaryzmu tego nazistowskiego w postaci tego kosmopolityzmu, czy liberalizmu skrajnie pojętego, czyli coś, co ma niby tworzyć jakiś multikulti, ale czy to jest droga Europy, to wątpię. Jest i historii, i postaci, i bohaterstwa, i sam Pilecki mnóstwo do pokazania. Oczywiście, rzeczywiście zgadzam się, że trzeba ustawić politykę historyczną w aspekcie naukowym. No to prawda, że najpierw są badania, potem jest popularyzacja. To jest rzecz naturalna w naszym czy kręgu, czyli cała ta piramida polityki historycznej. Na samym szczycie badania, później edukacja, filmy i tak dalej, aż do samego dna. Ale to trzeba by zrobić i na poziomie Ministerstwa Nauki, Edukacji i wreszcie Kultury. Bo są jednak środki, lepiej jest wydać celowo duże środki na coś, co naprawdę jest przełomowe, niż je rozpraszać na nie wiadomo jakie kierunki. Nie chodzi o to, żeby kogoś blokować w jego zainteresowaniach badawczych, czyli ktoś ma inne zainteresowania badawcze i mu nie pozwalamy, tylko chodzi o to, że no można w jakiś sposób kierunkować te badania, dając na coś grant. Na taki temat jest grant. Proszę, kto się tym zajmie. Natomiast jeśli my zawiesimy, tak jak zawiesiliśmy kilka lat temu, cały system badań naukowych o czynniki zewnętrzne, na przykład wydawnictwa zagraniczne, no to jeszcze raz mówię, no to jak będzie ktoś pisał o Wielkiej Brytanii, to mu wydrukują, no ale jak ktoś będzie pisał o Polsce, to kogo to obchodzi? Bo, jak pani doktor mówiła, Niemcy piszą o Niemczech, a Brytyjczycy o Brytyjczykach, a Polakom jest wmawiane, że wszyscy są otwarci, tylko my jesteśmy zamknięci. Pani kierownik, w odniesieniu tutaj do tej końcowej refleksji pana profesora, a także już jakby podsumowując to nasze spotkanie, chciałbym dopytać z pani perspektywy, jakie działania państwo podejmujecie w Berlinie, czy może szerzej w Niemczech, ażeby popularyzować postać Witolda Pileckiego? Jak w praktyce to wszystko, o czym pani mówiła, to całe bogactwo, które jest związane z Witoldem Pileckim, jest wdrażane, implementowane w takim codziennym życiu? Ja myślę, że to zacznę odpowiedź na to pytanie od pierwszej takiej refleksji, odnosząc się też do wypowiedzi pana profesora, że właśnie jak to działa na świecie, tak? Czy kogoś zainteresuje tekst o Pileckim? Jego nie zainteresuje tekst o Pileckim, dlatego że o Polsce wiedza jest po prostu zerowa. Tak? Znaczy to nie jest śmieszne, to jest straszne. Jak w Niemczech się zastanawiam czasami, my teraz zresztą zaczęliśmy badania. Ja stwierdziłam, że dosyć tego po prostu pływania w takiej magmie publicystycznych domysłów. Znaczy, że no domyślamy się, że Niemcy nic nie wiedzą. Ogólnie wiemy, że Niemcy nic nie wiedzą i Niemcy sami nawet mówią ostatnio, jak był ten dyskusja o Polen-Denkmal, to mówią, no my w sumie nic nie wiemy o tej okupacji. Ale ktoś to zbadał, to znaczy ktoś od podręczników po pewne badania jakościowe, nie tylko ilościowe, czyli jakby pewnych, nie wiem, ankiety, tak, pewnych skojarzeń, ale takich pogłębionych wywiadów, żeby zobaczyć, jakie są skojarzenia, jakie są emocje, co ty widzisz w polskiej historii. Bo nie może też tak być, że my sobie opowiadamy o pewnych rzeczach, nie mając żadnych argumentów, nie na poziomie publicystyki i my jakby tak. Natomiast moja praktyka polega na tym, że się kiedyś złapałam, mieliśmy takie warsztaty, dla studentów polsko-niemieckich i był wykład i warsztat dotyczący Polski międzywojennej i takich tych wszystkich, można powiedzieć, projektów modernizacyjnych w Polsce i to nie tylko była jakby Gdynia, ale to też było na przykład domy pedagogika, tak? Czyli różne projekty takie społeczne, które były w Polsce i między innymi Janusz Korczak. I ten Janusz Korczak mnie zdumiał, bo ta osoba, która prowadziła ten cały wykład, ona
jakby, jak zaczęła mówić o Korczaku, to w pewnym momencie tak przeskoczyła, żeby tak skrócić. I bo założyła jakby w taki naturalny sposób, tak jak, no nie wiem, no w Polsce, że to jest taka, powiedzmy, postać, no właśnie bardzo, akurat przez PRL nieblokowana, więc można powiedzieć, że gdzieś osadzona w jakimś takim kontekście wyobrażeń, tak? I nagle myśmy się zorientowali, że ten przeskok tutaj sprawił, że oni zgubili się zupełnie, bo oni nie wiedzieli, kto to jest Janusz Korczak, dla nich wszystko, oni nie wiedzą, co to jest Gdynia, oni nie wiedzą nic. Nic, zero, nul. To znaczy Polska międzywojenna to jest dziura, tak? Znaczy wiadomo, że coś było, no bo chyba było, bo była, przecież wojna się zaczęła 1 września. Więc i moja, to nasze doświadczenie bardzo praktyczne polega na tym, że hej, jak nie wiesz nic, to jak możesz się interesować? Znaczy interesujesz się, jak zaczynasz coś wiedzieć. Znaczy ten projekt, znaczy żeby to publikacja, to wydawnictwo brytyjskie czy niemieckie zaczęło coś publikować, to naprawdę to jest kilka takich jakby poziomów tego, że naprawdę to, że w szkolnictwie niemieckim czy na świecie nie ma takich podstawowych rzeczy o polskiej kulturze i historii, jest naprawdę złe. To znaczy my nie nadrobimy pozaszkolną edukację. My możemy tworzyć taką presję, walczyć o te, nie wiem, pozaszkolne zajęcia, budować pewną modę, starać się przebić, tak, w tym wszystkim, żeby gdzieś na końcu jednak zmuszać polityków landowych, żeby w tych landowych szkolnictwach, w szkolnictwie ta Polska zaczęła być obecna, bo ja, przepraszam, skończyłam naprawdę niewybitne liceum, fajne liceum, ale niewybitne. Ja z tego klasycznego wykształcenia wyniosłam naprawdę dużo wiedzy o zmianach, o historii Europy i Niemiec, i Wielkiej Brytanii, i jakby i czytałam książki, które były, znaczy literaturę, tak to się... Człowiek, który kończył maturę, przynajmniej w moim pokoleniu, wychodził z pewną podstawową wiedzą i o Bismarku, i jej zmianach w XIX wieku, to po prostu to była klasyka. I teraz zobaczmy, że człowiek w moim wieku w Niemczech wychodzi z po prostu zero, nie? Nic. I teraz tak, w związku z czym nasza praca to jest z jednej strony, my mamy bardzo w tej chwili, znaczy rzeczywiście ja powiem tak, że nam się bardzo powoli, ale udaje budować pewną grupę szkół i nauczycieli, którzy chcą z nami mieć, bo to jest taki mechanizm, że się ma, że w Niemczech, w niemieckiej szkole jest tak, że można zamówić u takiego muzeum, tak, u edukatorów, że na przykład jest klasa, która spędza 5 godzin, to może być tak, że nasz edukator idzie do tej klasy i ma 5 godzin zajęć właśnie jakby z naszej oferty, albo w drugą stronę, że na przykład jest, no, to nie jest tylko zwiedzanie, ale właśnie rodzaj seminarium dla uczniów, gdzie oni pracują z pewnym tematem. I my poza właśnie, jakby my staramy się, żeby znaczy to, na co my kładziemy nacisk, jakby taka rzecz, która zauważyliśmy, że jest dla uczniów bardzo ciekawa i dla szkół, to jest, bo to jest też tak, mówiąc językiem, takie uniwersalne, mianowicie jakby uczniowie poza poznaniem historii, czyli jakby przejściem przez wystawę wirtualnie, no wiadomo, COVID, albo na żywo, pracują na źródłach, czyli stworzą się dwie grupy, mają depesze i raport Pileckiego i dokumenty, takie jakby fragmenty dokumentów brytyjskiego dowództwa lotniczego. I jest debata oksfordzka, w której jedna grupa jest za tym, że trzeba zbombardować i jakby stara się jakby dzięki tej wiedzy, co się wydarzyło, uargumentować, że to musi nastąpić, a druga strona jakby występuje w imieniu tej politycznej strony, że stara się udowodnić, że to jest niemożliwe, że to się nie da i tak dalej. I to jakby chodzi o to, że w tym procesie jakby tej dyskusji, która jest przecież bardzo jakby, to widać, że to reagują na to nauczyciele, że to jest bardzo uniwersalne, bo to jest dla młodych ludzi, że na świecie cały czas się dzieje zło, tak? I politycy, w świecie polityki, no bo to prawda, tak? Jest wojna, nie wiem, na Ukrainie, nie wiem, jest to, co się dzieje na Białorusi, jest, nie wiem, są rzeczy naprawdę dramatyczne, nie wiem, w krajach afrykańskich, gdzie po prostu, nie wiem, są mordowani chrześcijanie i świat milczy, tak? I ten problem milczenia czy reakcji, to jest rzeczywiście uniwersalny temat, gdzie oni, pracując na konkretnej historii, na konkretnym dziedzictwie, źródłach i poznawaniu historii Witolda Pileckiego i państwa podziemnego. I oni jakby dzięki temu my pokazujemy, że to był rząd na emigracji. Bo w takiej pracy z tymi raportami, to oni mogą wtedy zobaczyć, że to jest rzeczywiście pewien fenomen państwa i bardzo wiele treści można przekazać w
formule, która jest warsztatowa. I to jest taki przykład, no jakby rzeczywiście ja mam takie poczucie, teraz mamy w grudniu specjalne takie seminarium, dzień dla nauczycieli niemieckich. W ogóle mamy już w tej chwili dwie grupy, bo jest absolutnie nadkomplet. To znaczy mamy, jakby założyliśmy tam, nie wiem, maks 40 osób, a okazuje się, że się zgłasza tylu nauczycieli z całych Niemiec, że chcą wziąć udział w tych warsztatach, że rzeczywiście będziemy musieli zrobić dwa dni. I to jest tak, że to nie jest, znaczy wiecie Państwo, to nie jest tak, że my na to pracowaliśmy cały rok, pracując, nie wiem, zdobywając kontakty, zapraszając na różne dni otwarte, prezentując nasze materiały i tak dalej. I to jest bardzo ciężka praca u podstaw, która jakby, która nam się wydaje jest jedną z kluczowych, to znaczy praca z młodzieżą, praca edukacyjna, ale oczywiście to, że my budujemy, staramy się zbudować miejsce, które ma stałą wystawę, które ma wystawy czasowe, seminaria naukowe, pokazy filmowe. Nie wiem, w tej chwili robimy remont drugiej części, gdzie będzie też miejsce kawiarniane, gdzie będzie można w ogóle jakieś takie, jakby też spędzić po prostu czas. Czyli, że budujemy miejsce na mapie Berlina, które ma opowiadać o polskiej historii, ma być miejscem spotkania. Wiecie, to też są takie problemy, które są w Niemczech. My sobie nie zdajemy sprawy, bo przecież w Berlinie jest bardzo dużo pochodzenia polskiego, znaczy jakby jest Polaków, ale też już się rośnie pokolenie, które ma, nie wiem, jednego z rodziców Polaka i są małe dzieci, na przykład temu rodzicowi zależy na tym, żeby to dziecko miało kontakt z językiem polskim. Wyobraźcie sobie Państwo, że naprawdę w Berlinie nie ma gdzie się uczyć języka polskiego, nie ma. W związku z czym my na przykład tworzymy dla małych dzieci zajęcia, mamy taki cykl warsztatów o Misiu Wojtku, gdzie małe dzieciaki mają kontakt z językiem polskim, ale to jest jakby jednocześnie ucząc się historii o Misiu Wojtku i robiąc komiks o Misiu Wojtku w Armii Andersa, zresztą Instytut Andersa to właśnie jakby gdzieś ten element, jakby jednocześnie jakby mają, dajemy ofertę rodzicom, którzy mają, którzy chcą, żeby ich dzieci nie traciły tego kontaktu, znaczy żeby w ogóle miały kontakt z językiem polskim. No i że to jest taki, to jest taka reakcja na to, a jednocześnie uczymy historii, prawda? Więc, ale też no, będzie w lutym premiera gry komputerowej, ale nie o Pileckim, tylko o młody prokurator w latach 60., który odkrywa też na bazie archiwów. Ma za zadanie doprowadzić do skazania Heinza Reinefarta, czyli kata Warszawy. I to jest taka historia, żeby też do Niemców, tak? Czyli że jest młody prokurator, który się zainspirował Fritzem Bauerem i domaga się ścigania zbrodniarzy nazistowskich, znaczy niemieckich. I jakby ma pierwszą pracę w prokuraturze w niemieckiej. No i rozpoczyna podróż, w której szuka świadków, ma zebrać dokumenty, ale dzięki temu my w takiej grze wkładamy elementy takie jak, nie wiem, oryginalne granie Wandy Lurie, przeczytanie świadectwa, czyli ten człowiek, młody człowiek, który będzie grał w tą grę, która jest jakby w takim nurcie, no można powiedzieć, kryminalnego poszukiwania przygody, jednocześnie on wchodzi i poznaje, jakie zbrodnie miały miejsce w czasie wojny, które nie były ukarane, bo też trzeba pamiętać, że coś, co... Ach, ostatnia rzecz, którą powiem. Przecież o czym jest Gross? Gross napisał książkę na podstawie dokumentów sądowych, w której ludzie, którzy brali udział, tak, nie wiem, 40 parę osób, tak, jak ustaliło IPN, bo oni zostali skazani po wojnie. Tam po kilkanaście lat dostali, tak? A ile lat dostali najwięksi kaci po prostu różnych zbrodni lokalnych, w małych miejscowościach, posterunki gestapo, ale nawet Heinz Reinefarth. Ile? Nic. Nic. Więc kto się rozliczył? Kto się rozliczył? Niemcy się rozliczyli? To jest w ogóle bardzo ważny temat narracyjny, o którym jakby naprawdę trzeba nauczyć się o tym mówić, bo jeżeli mówimy właśnie językiem politycznym, to przepraszam bardzo, ale Polacy nawet w PRL-u ukarali swoich zdrajców, kolaborantów. Naprawdę na wysokim poziomie. Pomimo tego, że to jest dekret sierpniowy, to jednak to było, tak? I na podstawie tych źródeł właśnie pisze się te książki. Niemcy nie ukarali swoich zbrodniarzy, nie ma dokumentacji, nie ma źródeł, nie ma książek i nikt o tym nie pisze. A my się dajemy zapędzić w taki kąt, że o Jezu, niech Polacy się wreszcie rozliczą. No rozliczmy się. No więc na przykład gra komputerowa, bo to jest język bardzo taki właśnie popularyzujący, a zarazem bardzo dający różne możliwości, żeby pewne historie, źródła, prawdziwe źródła, żeby to dać człowiekowi, żeby on to spróbował zobaczyć, zrozumieć i zapamiętać. Takie przykłady. Dziękuję.
To bardzo interesujące też taka moja uwaga, że tak jak Pani opowiada o tych wszystkich projektach edukacyjnych, tutaj wdrażanie nowych przedsięwzięć, to jest bardzo budujące słyszeć to, że w Berlinie Instytut Pileckiego w tak fantastyczny sposób rozwija swoją działalność i jakby dociera z tym przekazem do coraz to szerszego grona osób. Naprawdę trzymamy kciuki za dalsze powodzenie tego typu przedsięwzięć. Panie profesorze, jakby już kończąc nasze spotkanie i też dając panu profesorowi taki głos podsumowujący, zastanawiam się, czy jest szansa, że kiedyś w takim szerszym kontekście będziemy mogli mówić o Witoldzie Pileckim, że on jest naprawdę taką osobą łączącą, jest taką postacią, której życie, działalność i te postawy łączą nas, Polaków. I czy pan profesor widzi szansę na realizację takiego postulatu, może takiej wizji? Pamiętajmy, że Witold Pilecki nie łączył wszystkich Polaków w momencie, kiedy go skazywano. Nie łączył wszystkich Polaków przez cały PRL i jest tak samo, nie łączy dzisiaj. Czy będzie łączył, to wszystko zależy od tego, w którym my kierunku jako wspólnota narodowa pójdziemy. Więc pytanie jest chyba inne, czy prawda o Witoldzie Pileckim wybrzmi dostatecznie mocno, bo mi się wydaje, że on może być takim człowiekiem, czy taką postacią, która może wychowywać również tych, którzy są pogubieni życiowo, również młodzież, bo pamiętajmy o tym, że dlaczego się rozpoczęły te wielkie takie ruchy młodzieżowe związane z żołnierzami wyklętymi i tak dalej. One się zaczęły po badaniach naukowych IPN-u, już takich zorganizowanych, profesjonalnych, na początku naszego wieku i to zainspirowało. Po prostu postaci tak mocne świadectwa życia pociągają inne. I w tym sensie wychowawczo może to być niezwykle silny taki wzorzec, ładunek, no, wokół którego tak naprawdę przy takim bohaterstwie i przy takich znaczących dokonaniach spokojnie nie tylko filmy, ale i literatura piękna mogłaby się rozwijać, wiele różnych rzeczy, które później oczywiście pewną prawdę, która wybrzmi o nim, no, można by było opowiedzieć. Natomiast no, to są te wszystkie piętra potrzebne, i to naukowe, zaangażowanie państwa, i to edukacyjne. A w sferze zewnętrznej to wydaje mi się, że takie instytuty jak Pileckiego, jak w Berlinie, gdyby były w wielu innych miejscach świata, to może rzeczywiście byśmy co roku mieli krok dalej, tak? Czyli coś się zaczyna zmieniać. Tu pani kierownik niezwykle ważną sprawę powiedziała, pewną prawdę, że myśmy się ze swoich wstydliwych kart rozliczyli, chociaż ich było proporcjonalnie w stosunku do Niemiec niewiele. Natomiast to zapominanie, czy ta niewiedza niemiecka, moim zdaniem jest też pewnym rodzajem wyparcia, bo czym się tu chwalić? Albo co tu pamiętać? O kim? O swoim dziadku? W najlepszym wypadku ten dziadek był w Wehrmachcie, ale Wehrmacht też ma ogrom zbrodni na swoim sumieniu. A w najgorszym to już, prawda, to już możemy iść po linii SS, Gestapo, czy żandarmerii, czy jeszcze innych tam bardzo złych rzeczach. No, więc w tym sensie to jest, ale to, co taka praca właśnie oddolna, czyli to, co państwo robicie, czyli łapiecie kontakty z realnymi ludźmi, z realnymi nauczycielami, z realnymi uczniami, to jest coś, co wydaje mi się jest bardziej skuteczne, bo nie sądzę, ażeby państwo polskie na dzień dzisiejszy miało na tyle siły, ażeby się przebijać przez te najważniejsze instytucje, bo też uczciwie sobie powiedzmy, tak jak w polityce w ogóle, tak i w tej polityce historycznej, niestety argument siły jest wciąż najważniejszy. To znaczy, ten nie kto ma rację, ale kto głośno krzyczy, ten jest słuchany. No, przecież jeśli pojedziemy tam do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych, no to przecież ten gros praktycznie jest główną kopalnią wiedzy o najnowszej historii Polski. No i z kimkolwiek się nie rozmawia, to trzeba po prostu naprawdę udowadniać, że się nie jest wielbłądem. I teraz kto będzie miał taką siłę przebicia, żeby te wszystkie instytucje, które wspierają tego typu narracje, notabene pamiętajmy, wchodzą dzisiaj te kwestie odszkodowawcze już i to oficjalnie przez kongres,
kto będzie miał w Polsce taką siłę przebicia, tak być poważnym państwem, żeby tak silnym, mówiąc poważnym, tak silnym, żeby to wszystko przełamywać, to jest długa droga. Natomiast te wszystkie oddolne inicjatywy są w moim przekonaniu niezwykle ważne i gdyby one się tak pączkowały w różnych przestrzeniach świata zachodu, to pewnie to jest ta droga najbardziej skuteczna. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie profesorze, tak samo bardzo dziękuję pani kierownik za to spotkanie, za tę rozmowę. Myślę, że postaraliśmy się tutaj, znaczy państwo się postarali spojrzeć na postać Witolda Pileckiego z nieco innej strony. Myślę, że brakuje też takich spotkań, debat u nas w Polsce, ażeby też lokalizować pewne problemy, żeby może starać się stworzyć jakąś mapę, jakąś drogę dojścia do pewnych spraw, określić sobie pewne cele. Myślę, że takie rozmowy na pewno ubogacają i wierzę głęboko w to, że może będzie to przyczynek do rozwijania tego typu spotkań. Bardzo raz jeszcze dziękuję pani Hannie Radziejowskiej z Bernińskiego Oddziału Instytutu Pileckiego, a także panu profesorowi Mieczysławowi Rybie z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.